A odliczycie mnie, czy... A nie, bo jak już wrócicie. Dobra, jak się zajeście. Dobra, dobra. Już na mnie nie liczycie. Ani ja na was nie mogę, no. Tych, którzy chcą więcej. Na spotkanie zaprasza mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu Empik Premiera Online. Wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejna premiera online Empiku, a dzisiaj powiedziałabym, że taka wirtualna podróż po Polsce. Zatrzymamy się w wielu miejscach naszego kraju, podsycając apetyt na podróżowanie. Ja wiem, że teraz z podróżowaniem jest no, znacznie gorzej niż zazwyczaj, ale ja wierzę w to, że już sam plan powoduje, że jest na co czekać. Czas najwyższy przedstawić bohaterkę tego wieczoru, Katarzyna Węgrzyn dzisiaj razem z nami. Dobry wieczór. A w centrum zainteresowania Twoja książka Gdzie w Polsce na weekend? Podtytuł tej książki Przewodnik po niezwykłych i nieznanych miejscach w każdym z 16 województw. Pozdrawiamy przy okazji wydawnictwo Znak, czyli Twojego wydawcę. Kasia, zanim zaczniemy mówić o samej książce, to ja muszę Cię zapytać o to, jakie to jest uczucie, kiedy coś, co do tej pory w dużej mierze było w przestrzeni internetowej, bo przecież Ty od lat zajmujesz się pisaniem i pokazywaniem różnych pięknych zakątków w Polsce, nagle nabiera taką materialną i bardzo konkretną formę, bo nie tylko dzisiaj będziemy mówić o książce, ale po prostu celebrować Twój debiut, więc podziel się emocjami. No jest to dla mnie ogromna satysfakcja. Po części jest to naturalna kolej rzeczy, bo już tak gromadziłam te informacje, artykuły, że było kwestią czasu, aż będę chciała to wydać w formie papierowej. Wcześniej wydałam też e-booka. To był taki jakby wstęp do tego, czy się w ogóle nadaje do takiego konkretnego rozpisywania tych informacji i jestem bardzo zadowolona, bo jest to takie konkretne kompendium wiedzy. I myślę, że dużo łatwiej się korzysta z książki niż z tych wszystkich internetowych przewodników, bo można sobie na spokojnie usiąść, coś obejrzeć w domowym zaciszu i właśnie wybrać jakiś motyw do podróży. Drodzy Państwo, ja obiecałam, że dzisiaj zrobimy sobie bardzo wiele przystanków w Polsce, ale jestem ciekawa, w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądacie, bo mogą nas dzielić dzisiaj nawet setki, tysiące kilometrów, ale emocjonalnie na pewno będziemy bardzo blisko, więc proszę o informację, gdzie nas Państwo oglądają i być może od razu poproszę o informację, jakie zakątki w Waszej okolicy warto zobaczyć. Bo przecież ta wymiana informacji jest najcenniejsza. Kasia, tak jak powiedziałam, w podtytule pojawia się hasło przewodnik, ale dalej pojawia się też słowo, które mi się bardzo spodobało, czyli inspiratorium. Wyjaśnijmy, co się za tym hasłem inspiratorium kryje. Nie jest to taki typowy przewodnik z suchymi informacjami, tylko bardziej to są właśnie takie inspiracje z racji tego, że miejsc jest aż 100. Ciężko byłoby to rozpisać w takim konkretnym opisie, jaki mamy w przewodnikach, które są takie bardziej specjalistyczne. Bo pewnie objętość tej książki mogłaby dotyczyć jednego miasta, czy maksymalnie jednego województwa, a tutaj mamy zbiór miejsc całej Polski, więc są takie bardziej po prostu luźne inspiracje, które powinny nas natchnąć do tego, żeby jechać w jakieś konkretne miejsce i ewentualnie sobie już zagłębiać je dalej, a to jest taka bardziej baza pomysłów i pokazanie przekroju możliwości, jakie mamy w Polsce. Skoro mówimy o inspiracjach, to teraz Państwo będą czerpać inspiracje z Twojej książki, a jestem bardzo ciekawa, co Ciebie inspiruje. Czy masz jakichś też blogerów, ludzi, do których lubisz zaglądać, tak żeby wymieniać informacje, ale też odkrywać jeszcze, no bo jest tyle miejsc do odkrycia, że nigdy nie będzie takiego stanu wiedzy, że już wiesz wszystko i całe szczęście, no bo ta ciekawość by nam umarła. W zasadzie im wiem więcej, tym mam wrażenie, że wiem mniej, bo cały czas lista rzeczy, które chcę zobaczyć rośnie, mimo że moje podróże też są coraz dłuższe, jest ich coraz więcej, to się nie kończy. Nie tyle korzystam z pomocy blogerów, co obecnie już raczej z moich widzów, którzy jak tylko daję informację, że jadę w jakiś konkretny region, zawsze mi służą pomocą, pomysłami czy właśnie inspiracjami. Ja sobie to potem weryfikuję z taką moją prywatną listą, którą gromadzę gdzieś tam na notatniku w komputerze. A cała baza wiedzy to są lata w sumie moich zainteresowań, książek, przeglądania różnych for internetowych. No i stąd jakoś powstała taka cała gotowa lista. Jak już jadę w jakiś region, to mam po prostu taką listę miejsc rozpisanych, które chciałabym zobaczyć. Pozdrawiałyśmy na dzień dobry wydawnictwo Znak. To powiedz mi jeszcze, jaka była historia narodzin tej książki już w wersji papierowej. Czy to było tak, że ty
pojawiłaś się w wydawnictwie i powiedziałaś, robię coś takiego od dawna, chciałabym się podzielić i chciałabym, żeby to przede wszystkim nabrało takiej materialnej formy. Czy inicjatywa wyszła z drugiej strony, bo myślę, że wiele osób jest ciekawych, bo być może ma jakąś inną dziedzinę, z którą by się chciało pojawić i nie wie, jak te kulisy wyglądają. W sumie od jesieni zaczęłam dostawać propozycje z różnych wydawnictw, ale jakoś nie byłam sama jeszcze taka, nie byłam na tyle dojrzała i przekonana do tego pomysłu, bo nie byłam pewna, czy sobie z tym poradzę. Ale właśnie tutaj miałam pana Adama z wydawnictwa Znak, który intensywnie ze mną pisał. Później okazało się po czasie, dopiero odkryłam, że był to jeden z moich czytelników i w ten sposób właśnie na siebie trafiliśmy. No i jakoś bardzo szybko i płynnie się dogadaliśmy. Bardzo wzorowo przebiegała ta współpraca. Jestem pod mega wrażeniem. Dużo osób mnie pytało, dlaczego nie wydałam sama książki i bardzo się cieszę z tego powodu, że współpracuję z wydawnictwem, bo cała oprawa graficzna, rozpisanie tego, ja jakby dałam tylko tą bazę informacji, odpowiadałam za treść, a reszta to jest już praca naprawdę wielu osób i dzięki temu ten efekt wygląda tak, jak wygląda. Także bardzo polecam i naprawdę myślę, że gdybym się wzięła za to sama, to nie byłoby to niestety w takiej formie. Czyli rób to, co robisz z pasją, a tak, ktoś cię zauważy i będzie szansa na więcej. Kasia, na twoim fanpage'u na Facebooku, gdzie w Polsce na weekend, pojawia się taka informacja, taki opis, że można tam znaleźć najpiękniejsze miejsca w Polsce, które warto odwiedzić. Dodajesz też, zanim kupicie tanie bilety lotnicze. Więc krótko mówiąc, no, rozwinięcie takiego hasła cudze chwalicie, swego nie znacie. Zastanawiam się, jak jest z tą naszą wiedzą na temat ojczystego kraju. Ty masz kontakt, tak jak wspomniałaś, ze swoimi widzami. Powiedz, jak często odzew na to, co im pokazujesz, brzmi mniej więcej tak, ojej, nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego w Polsce jest, że można to zobaczyć. Teraz już mam trochę rzadziej z racji tego, że intensywnie prowadzę bardzo swój profil na Instagramie i tam codziennie praktycznie wrzucam jakieś ciekawostki i miejsca. Ale na samym początku, jak wrzucałam zdjęcia z różnych miejsc, to bardzo często dostawałam zapytania o to, czy to naprawdę jest faktycznie w Polsce. Co tydzień robię takie quizy z ciekawostek o Polsce i zawsze jest około 5-7 pytań właśnie z jakichś ciekawych miejsc i zdawalność jest na granicy 2-3%. O wow, to naprawdę marnisko. Myślę, że naprawdę można ludzi zaskoczyć i myślę, że nie ma takiej osoby, która by znała wszystkie miejsca, które pokazywałam, a ogół wiedzy jest niski, bo jak mieszkamy w jakimś regionie, na przykład ja jestem z północy i zanim z Gdańska, konkretnie zanim zaczęłam podróżować, nie miałam na przykład pojęcia o kopalniach i tego typu atrakcjach. Tak samo osoby z jakichś dalszych regionów nie mają takiej szerokiej wiedzy. Na przykład część osób kojarzy Śląsk tylko z industrialnymi rzeczami i nie dostrzegają tego, że tam są piękne góry, przyroda. Więc ja jestem takim po prostu nośnikiem informacji i staram się to przekazywać dalej. To powiedz kilka słów o takich materiałach. No, żyjemy w takim świecie, w którym rządzi klikalność, ale jednak za tą klikalnością stoi ciekawość po prostu. Więc powiedz o takich materiałach, które przygotowałaś dotyczących różnych rejonów Polski, które jednak spotkały się z największym zainteresowaniem i za tym zainteresowaniem od razu szła taka chęć, żeby faktycznie przez siebie doświadczyć konkretne miejsca, o których piszesz. Bardzo duże zainteresowanie budzą trasy podziemne. Ja też osobiście jestem fanką, to jest jedna z moich ulubionych rozrywek w Polsce. Jedną z takich najciekawszych była kopalnia uranu. W tej kopalni wydobywano uran w ścisłej tajemnicy, który był transportowany potem do ZSRR i były tam prowadzone badania nad bronią atomową. Przez to, że te kopalnie przez lata były tajne, to jakby umknęło to w większości osobom i wiedza o tym jest dosyć niska. Jak ja pojechałam do tej kopalni, przedstawiłam warunki pracy, całą historię, to większość ludzi była w szoku. Tam chyba robiłam wtedy ankietę, to około 80% moich odbiorców, którzy z zasady interesują się turystyką, skoro już jakby są na tym profilu, nie znało tych historii i tych miejsc. Zawsze duże poruszenie wywołują zamki. Z racji naszej historii mamy się czym pochwalić. Mamy z różnych epok, w różnych miejscach te zamki. Ostatnio robiłam Instastory o zamkach na sprzedaż, bo wywiązało się to właśnie z dyskusji o tym, że prawdopodobnie zamek w Kopicach, który jest jednym z najładniejszych w kraju, doczeka się remontu, co też wywołało bardzo duże zainteresowanie, bo okazało się, że mnóstwo tych obiektów u nas stoi i niestety się marnuje i są wystawione za bezcen na sprzedaż. To było jedno w ogóle z moich najpopularniejszych Instastory właśnie w ostatnich miesiącach. I bardzo często militarne ciekawostki budzą zainteresowanie, chociaż wszyscy mi odradzali wrzucanie takich rzeczy historycznych czy militarnych właśnie z racji tego, że to jest nudne, a się okazuje, że jak jest ciekawie podane, to jednak wywołuje duże emocje i na przykład opowiadając o Biebrzańskim Parku Narodowym wtrąciłam ciekawostkę na temat wydarzeń, które działy się tam w twierdzy Osowiec. Był tam jeden z takich bardziej spektakularnych ataków chemicznych w trakcie I wojny.
I to też chyba 92% osób znaczyło, że nie kojarzyło tej sytuacji. To też właśnie rozniosło mi się tak, że miałam chyba około 30 tysięcy odbiorców na tym Instastory, także było szeroko komentowane. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, że czasami ludzie nam mówią, o tym to nie pisz, tego nie pokazuj, ten temat to nie chwyci, ale ja wierzę bardzo mocno w to, że trzeba spróbować, a przede wszystkim iść za tym, co się czuje, i za sercem, i za intuicją. Prosiłam Państwa, żeby Państwo nam dawali znać, w jakich miastach w Polsce i na świecie nas oglądacie. Jesteśmy już na przykład w Szczecinie, jesteśmy w Gorzowie, pozdrawiamy Panią Małgosię z Wrocławia. Przy okazji przypominam, można się dzielić najciekawszymi miejscami, które warto zobaczyć w Waszej okolicy. Kasia, powiedz mi, jak to było u Ciebie w rodzinie? Bo ja sobie dzielę ludzi czasami na takie, tych typów jest oczywiście znacznie więcej niż dwa, ale te podstawowe, ograniczające się do tego tematu, o którym rozmawiamy, typ W czy kija i domatora. Czyli tacy ludzie, którzy siedzą zakotwiczeni w bliskiej okolicy, jest im po prostu dobrze. No i W czy kije, którzy no, mają tak zwane swędzące stopy, że cały czas gdzieś ich gna. Ale też zakładam, że jest taki moment u wielu osób, sama bardzo długo byłam domatorką, moment przebudzenia domatora, kiedy nagle jedziesz do jakiegoś miejsca i się zastanawiasz, dlaczego przez tyle czasu ograniczałaś swoją przestrzeń do jednego miejsca. Jak było u Ciebie w domu? Czy to był dom, w którym było pełno wycieczek i Ty tym po prostu nasiąkałaś jak gąbka, czy to było coś, co się obudziło? Było sporo wyjazdów, z racji tego też, że mieliśmy rodzinę za granicą, to sporo wyjeżdżaliśmy. Nie było, jeśli chodzi o wyjazdy po Polsce, to na przykład nigdy nie byłam z rodzicami w górach. Bardziej zwiedzaliśmy takie bliskie okolice, mieliśmy takie stałe miejsca, w które jeździliśmy, do których ja zresztą wracam do dzisiaj regularnie już ze swoją rodziną. U mnie bym to bardziej podzieliła na taki etap, że w takim nastoletnim wieku i późniejszym miałam etap takich zagranicznych wyjazdów, właśnie tym się tak bardziej zachłysnęłam, a potem dopiero zaczęłam tak analizować bardziej tą bliską okolicę i przepadłam po prostu, odkryłam w sobie dużą pasję do tego, bo nie miałam świadomości po prostu tego, co tutaj mamy. To powiedz, jak wygląda to teraz w Twojej już rodzinie? Czy Twoje dzieciaki już w zasadzie mają we krwi taką wszędobylskość, że mają ochotę cały czas być w ruchu? Zdecydowanie. Mimo że narzekają trochę, jak gdzieś jedziemy, bo niestety z Gdańska wszędzie jest daleko, a jeżdżę głównie samochodem, także te podróże na przykład w góry, no to zawsze jest wyzwanie, ale jak ostatnio mieliśmy taki miesiąc, jak pracowałam nad książką, że siedziałam w domu, to już się intensywnie dopytywały właśnie, kiedy możemy gdzieś wyjechać, więc jak tylko oddałam materiał, to pierwsze, co zrobiliśmy, to się spakowaliśmy i wyjechaliśmy. Także myślę, że będą tym nasiąknięci, ale nie wiem, czy to nie podziała też na przykład w drugą stronę, że będą chcieli odpoczywać od tych podróży w starszym wieku. Będą chcieli zapuścić kotwicę i chwilę posiedzieć w jednym miejscu. Gdzie w Polsce na weekend? To jest książka, o której rozmawiamy. Dziś premiera. Powiedzmy tym, którzy jeszcze nie mieli szansy mieć książki w rękach, jak wygląda jej konstrukcja, tak żeby pokazać, że Ty naprawdę zabierasz nas w różne miejsca, bo są i parki, i twierdze, co jeszcze? Tak, książka jest podzielona na sekcje, to było generalnie bardzo skomplikowane, żebym wybrała tylko 100 miejsc i to 100 miejsc, które będą takie najbardziej uniwersalne, żeby i zaskoczyły, i każdemu się spodobały. Więc mamy i parki narodowe, i mamy plaże, i mamy jakieś militarne rzeczy, i mamy nietypowe muzea, i mamy nietypowe takie zjawiska przyrodnicze. Wszystko jest bardzo rozpisane i jest to pokierowane w ten sposób, że jak już jesteśmy w jednym miejscu, to mamy rozpisane atrakcje, które są w pobliżu, mamy zaznaczony orientacyjny czas, który możemy tam spędzić, jest rozpisane to, czy możemy tam się dostać na przykład z dziećmi, czy z psami, czy potrzebujemy dobrej kondycji, czy też może osoby mniej aktywne dadzą radę, także w bardzo praktyczny sposób jest to przedstawione, tak żeby właśnie można było po przeczytaniu tej strony, czy dwóch, ocenić, czy to jest miejsce dla nas. Pozdrawiamy kolejnych widzów. Pani Ania jest razem z nami w Nowym Sączu, a jednocześnie dzięki internetowi tutaj z nami w Warszawie. Pozdrawiamy też Nowy Targ, który reprezentuje pani Iwona. Kasiu, to powiedz mi jeszcze, chciała, żebyśmy rzuciły wszystko i wyjechały na chwilę w Bieszczady. To jest pomysł, który od czasu do czasu się pojawia wszystkim w głowie. Bardzo mnie zainteresowała turystyka astronomiczna, o której piszesz. Opowiedz, co się tak naprawdę za tym hasłem kryje. To jest właściwie taki trend, który od kilku lat w Polsce raczkuje i w całej Europie. Mianowicie chodzi o to, że sztuczne oświetlenie w miastach i tego typu ośrodkach zaburza życie, o którym my jakby nie mamy świadomości. Chodzi o ptaki, owady, przyrodę, i w Bieszczadach od dłuższego czasu realizowany jest taki projekt, że oświetlenie jest wyłączane o pewnych godzinach albo jest ono kierowane pod takim kątem, żeby nie ingerowało w środowisko.
A z racji tego, że Bieszczady są takim regionem, w którym tych miast nie jest dużo i jest wyjątkowo ciemne niebo nad górami, to jest jedno z najlepszych miejsc w Europie do obserwacji gwiazd. I są tam i komercyjne takie opcje, że możemy sobie pojechać na pokaz, są teleskopy i jest ktoś, kto tłumaczy osobom, które się nie znają, co widać w tych gwiazdach, można sobie zrobić zdjęcia na tle Drogi Mlecznej. Albo po prostu, jeśli ktoś jest bardziej obeznany, to może sobie jechać w wyznaczone punkty, z których najlepiej to jest widoczne i samemu sobie obserwować te gwiazdozbiory. O ile dobrze pamiętam, widoczne jest chyba 7,5 tysiąca gwiazd, jak się trafi na dobrą oczywiście noc. O, aż teraz wiesz co, miałam ochotę po prostu spakować walizki i się zapatrzeć w to nocne niebo. Wrócę jeszcze na chwilę, ponieważ wspomniałaś wcześniej o psach. Muszę ci przyznać, że to była jedna z tych informacji, która mnie ujęła, bo zawsze, kiedy gdzieś podróżuję, to sprawdzam, czy mogę z psem, czy nie. I powiem ci, nie wiem, czy to jest moja tylko intuicja, jakie masz porównanie, że jednak chyba za granicą więcej miejsc, myślę o takich miejscach plenerowych, jest otwartych dla zwierząt, a wiele szlaków w Polsce, no jednak dla czworonogów jest zamkniętych. Są wyjątki, ich jest sporo, też od razu nie chcę demonizować, że nigdzie nie można, ale nie jest to łatwa sprawa. Ja widzę taki progres na przestrzeni ostatnich lat, że jednak coraz więcej tych miejsc się otwiera i to nawet już nie chodzi tylko o szlaki, ale też o wszelkie hotele, czy atrakcje, czy miejsca, w które na przykład nie można udać się z psem, już zaczynają oferować takie usługi, że tego psa, jeśli to jest spacer na przykład jakąś ścieżką w ogrodzie botanicznym, to można zostawić psa przed wejściem i tam wtedy jest ktoś, kto się nim zajmie, ma wodę, ma zacienione... A to ciekawe, tak jak opiekunki dla dzieci, tak? Jest zacienione miejsce, także myślę, że to jest bardzo rozwojowe i w najbliższych latach na pewno będzie dużo tego typu ułatwień. Powiedziałaś o tym, że twoje rodzinne miasto to jest Gdańsk, więc się zastanawiam, czy Gdańsk ma jeszcze przed tobą jakieś tajemnice. Ja niedawno wróciłam z Gdańska i powiem ci, że ci zazdroszczę. Piękne kamienice, bliskość jednak morza. Są takie dwa miasta w Polsce, do których ja bym się przeprowadziła od razu, czyli Gdynia i Gdańsk, więc ci zazdroszczę. Ale czy ty miewasz czasem takie myśli, że gdybyś miała zostawić Gdańsk, to jakie miasto mogłoby być twoim nowym domem? No nie wyobrażam sobie wyprowadzki z Gdańska, jednak bliskość morza i sentyment, jaki mam do tego miasta, sprawia, że raczej bym nie mogła, ewentualnie mogłabym pomyśleć nad jakimś miejscem takim, gdzie mogłabym sobie w sezonie wyjeżdżać na domek na przykład, to myślę, że byłoby to Roztocze. Albo Podkarpacie, to są dwa takie regiony, które wyjątkowo łączą i przyrodę, i historię, i przestrzeń i są jeszcze stosunkowo mało popularne. Myślę, że to jest też kwestia lat, aż ludzie zmienią ten kierunek właśnie bardziej na wschodnią Polskę i to są regiony, w których ja się czuję wyjątkowo dobrze. Mój rodzinny dom jest na Podkarpacie, więc słuchaj, teraz coraz modniejsze widziałam w internecie, że ludzie tworzą takie posty. Czy ktoś się zamieni na mieszkanie na przykład na 3 tygodnie, tak, może za góry, zdecydowałaby się na tego typu wymianę? No raczej nie, ale widziałam, że faktycznie jest to coraz popularniejsze i widziałam, że jest bardzo duży odzew na wszelkich tego grupach internetowych właśnie. Głównie tu działa zasada morze, góry i w ten sposób właśnie się ludzie wymieniają. Wspomniałaś w kilku słowach o zamkach, to gdybyśmy chciały zostać taką panią na zamku, to jaki zamek najbardziej byś polecała? Ten tam pokazujesz kilka lokalizacji faktycznie pobudzających wyobraźnię, ale taka twoja ulubiona trójka zamkowa. To też skomplikowane, bo mi się bardzo podobają niektóre ruiny, do których niestety, ale no, nie dałoby się w chwili obecnej mieszkać. Bardzo lubię zamek w Gniewie. Jest to zamek krzyżacki, pięknie zlokalizowany. Zresztą w sumie u nas większość tych zamków ma takie malownicze lokalizacje. Zamek krzyżacki, w którym odbywają się różnego typu pokazy, jest bardzo fajnie zagospodarowany, można robić nocne zwiedzania, to tworzy taki wyjątkowy klimat. Ja generalnie z zasady polecam zamki, w których można nocować, bo uważam, że jak już jesteśmy w takim oryginalnym miejscu, to aż szkoda po prostu być tam tylko przez 2 godziny. I tam są takie miejsca w tym zamku, w którym można nocować w takich oryginalnych komnatach, bo część naszych zamków, wiadomo, jest poddana rekonstrukcji. Ten zresztą też został jakiś czas temu zniszczony i jest nadbudowany, ale można spać w oryginalnych pomieszczeniach, w których setki lat temu faktycznie mieszkali ludzie. Kolejnym zamkiem to jest właściwie Pałac Moszna, to jest tak zwany polski Hogwart. Jeden z najpiękniejszych, jak dla mnie, zamków w Europie. Co prawda wnętrze nie są aż takie spektakularne jak sam zamek, ale jego architektura zewnątrz i park, który go otacza, to jest po prostu jedno wielkie wow, pobudza bardzo wyobraźnię. Widziałam, że są tam też organizowane właśnie jakieś czarodziejskie kolonie chyba i tak dalej, bo i nazywane właśnie jest taką naszą szkołą magii. I
I kolejne zamki, dla mnie to jednak Dolny Śląsk, jeśli chodzi o te pałace, na przykład Pałac Marianny Orańskiej. Też wyjątkowa architektura, on obecnie jest w remoncie, mam nadzieję, że uda się go odrestaurować w taki sposób, żeby zachował ten charakter, bo to też różnie z tym bywa u nas niestety, ale wizualnie to jeden z takich, co zrobił na mnie największe wrażenie. Powiem Ci, że ostatnio spotkałam się z takim hasłem, że teraz Zanzibar stał się takimi zagranicznymi Mazurami dla wielu osób, no ale też bardzo często, jeżeli ktoś afiszuje się ze swoimi zagranicznymi wyjazdami, to pojawiają się Malediwy teraz. To powiedzmy o polskich Malediwach, żeby jednak ograniczyć to podróżowanie do kraju. To jest taka miejscówka, która jest bardzo fotogeniczna i kiedy ktoś już w Polsce na tych polskich Malediwach się znajdzie, to od razu te zdjęcia znajdują się w sieci. Powiedz, o jakim miejscu mówię. Tutaj akurat pewnie Park Grudek w Jaworznie, tak. Chociaż zaznaczę, że tych miejsc jest dużo więcej, bo większość zbiorników, które znajdują się w takich pokopalnianych miejscach, ma nietypowe kolory z racji właśnie tego chemicznego podłoża i są to różne kolory. No niestety jest jeden wielki minus, który dla mnie osobiście skreśla te miejsca, bo tam nie można się kąpać niestety. Więc jest to miejsce takie typowo właśnie na jednodniowy wyjazd, na plenerowy spacer. Plus do nurkowania, bo bardzo często jest tak, że celowo lub po prostu w trakcie zalania stały tam jeszcze jakieś sprzęty i można tam nurkować i sobie to oglądać. Park Grudek jest o tyle fajnie zrobiony, że została tam zaaranżowana taka kładka spacerowa, co właśnie sprawia, że to jest jedno z najczęściej chyba fotografowanych miejsc na Śląsku, jeśli chodzi o takie plenery. Pięknie to wygląda z drona, faktycznie ciężko rozpoznać, że jest to Polska. Plus infrastruktura naokoło jest bardzo intensywnie tam rewitalizowana i powstaje taki piękny po prostu obszar, bo niektóre z innych miejsc w Polsce, jeśli chodzi o takie zbiorniki, jest po prostu zamknięte dla turystów. Oni i tak tam wchodzą, jest niebezpiecznie, może dojść do jakichś wypadków, bo to jest bardzo ciężki grunt i też trzeba uważać, jak się spaceruje przy brzegu, bo można się skruszyć razem z tą skałą po prostu do wody. I nie jest to jeszcze tak w pełni wykorzystywane, a tam mamy taką faktycznie idealną spacerową opcję. To bardzo dziękuję za te wskazówki. Teraz chciałabym zabrać Państwa i Ciebie też, bo to są Twoje ulubione trasy, czyli trasy podziemne. Ja przyznaję, że zaskoczyłaś mnie kilkoma co najmniej informacjami. Zacznijmy od kopalni złota w Złotym Stoku, gdzie znajduje się jedyny w Polsce podziemny wodospad i to jest coś, co od razu rozbudza wyobraźnię. Tak, zdecydowanie wodospady u nas rozbudzają wyobraźnię, ale dla mnie nie jest to główna atrakcja tej kopalni, w sensie same te sztolnie sprzed kilku wieków i ta historia, kopalnia złota, która później zmieniła się w kopalnię arsenu i była jednym z głównych źródeł arszeniku na świecie. To wszystko tam jest jeszcze niewyeksplorowane do końca, cały czas są odkrywane jakieś nowe sztolnie, więc myślę, że to jest atrakcja, która będzie rosła na pewno w popularność i w siłę. Są tam też takie ciekawe elementy, jak na przykład muzeum socrealizmu lekkie, można zobaczyć takie tablice BHP z dawnych zakładów pracy, są wystawy minerałów, także tam jest szeroki zakres tego, co można na Dolnym Śląsku spotkać. Tak jest, piszesz o tym Muzeum Przestróg Uwag i Apeli. Mm-hmm. Faktycznie myślę sobie, że jest tyle takich tabliczek, że aż niektórych korci, żeby te tabliczki ze sobą przywieźć do domu, bo faktycznie te hasła, które się tam pojawiają, są surrealistyczne momentami, ale jak najbardziej pasujące do rzeczywistości sprzed lat. No to zatrzymajmy się w Zabrzu. Przyznam Ci się, że jedna z kopalń, o których piszesz, a przede wszystkim taka opcja, żeby doświadczyć szychty górniczej, to pobudza znowu wyobraźnię i mam wrażenie, że faktycznie tam nie ma takiej taryfy ulgowej, bo rozumiem, że można sobie wybrać taką wersję light, bym powiedziała, zwiedzania i taką, w której można przynajmniej poczuć namiastkę tego trudu górniczego. Jeśli chodzi o kopalnię Guido, to jest ogólnie dla mnie jeden z najlepszych obiektów turystycznych w Polsce i pod względem promocji i organizacji jest to w sumie nowy obiekt, tam prace remontowe trwały przez wiele lat. I cały czas te trasy turystyczne są rozwijane, są to trasy dostosowane do każdego poziomu trudności. Ja oczywiście zawsze staram się korzystać z tych najbardziej ekstremalnych. Tutaj akurat byłam w trakcie pandemii, więc nie mogłam iść na taką prawdziwą szychtę, ale wybieram się w wakacje, więc byłam na takim ogólnym zwiedzaniu, ale jest tak to niesamowicie rozwinięte, że idąc po takiej szychcie możemy jeszcze zejść do podziemnego pubu, napić się ich własnego browaru. Będąc z dziećmi możemy zobaczyć wszystkie sprzęty górnicze, poznać całą historię górnictwa na Śląsku, całej tej kultury, bo jakby nie ogranicza się to do samego wydobywania węgla, tylko do całej historii regionu i myślę, że to jest taka atrakcja, która będzie wizytówką Polski w najbliższych latach. Czyli to jest faktycznie najniżej położony pub w Europie. Tak.
Zapraszamy w takim razie do Zabrza. Drodzy Państwo, Katarzyna Węgrzyn jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o jej książce Gdzie w Polsce na weekend. Teraz długi, spokojny oddech i przed nami ważne i najważniejsze. Kasia, no to ważne i najważniejsze. Co jest dla Ciebie najważniejsze w podróżowaniu? Sama sobie też zadałam to pytanie i pomyślałam towarzystwo. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Zależy od podróży. Czasami jestem skupiona na tym, żeby po prostu się zrelaksować z towarzystwem, a czasami mam jakiś cel właśnie, że chcę coś bardzo pokazać i wtedy jakby zdarza mi się nawet, że jadę sama albo jeżdżę z moją przyjaciółką, która jest też przy okazji fotografem. Z nią opracowywałam właśnie część materiału do książki. No i wtedy skupiam się po prostu na przekazaniu tych miejsc, jakby jak najlepszym pokazaniu tego. Także to staram się to łączyć. Ja sobie też pomyślałam, że kiedy się myśli o towarzystwie, to czasami też warto pomyśleć o takim osobistym towarzystwie. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale kiedy decydujesz się na samotną podróż, to chłoniesz chyba jednak zdecydowanie więcej, bo podróżowanie z kimś zawsze jest pewnego rodzaju kompromisem. Więc jak często Ci się zdarza, że jednak zostawiasz rodzinę na chwilę i wyruszasz sama w trasę, żeby porobić zdjęcia, żeby się zanurzyć tak w 100%. Często jest tak, że nawet jak jestem w jakimś konkretnym regionie czy miejscu, to jak wiem, że są takie rzeczy, na których bardzo chcę się skupić, czy jest to związane właśnie z jakąś historią, czy szukaniem jakichś dziwnych miejsc, to po prostu zostawiam rodzinę w hotelu i jadę sobie sama do jakiegoś lasu, czy do jakiegoś konkretnego muzeum, bo zwykle w sumie przy pracy nad książką i teraz przy pracy nad promocją jeżdżę sama lub właśnie z moją przyjaciółką, która robiła mi zdjęcia. A tak to po prostu na takim kilkudniowym wyjeździe staram się sobie wygospodarować dzień, dwa dla siebie. Także spędzam czas sama ze sobą, jeżdżę, fotografuję, nagrywam, wrzucam później te relacje, a resztę już działam wspólnie. W życiu pełnimy bardzo różne role. Jedna z Twoich ról bardzo ważna, nie wiem czy nie najważniejsza, to rola mamy. Powiedz mi, no bo mówimy o sprawach ważnych i najważniejszych, no to ci mali ludzie, którzy są w domu, też mają swoje zdanie i ja bym bardzo chciała poznać za Twoim pośrednictwem, no bo na pewno z nimi konsultujesz, na jakich wycieczkach im się najbardziej podobało. Gdybyś miała stworzyć taką piątkę najlepszych atrakcji dla dzieci, dla rodziców, którym już się naprawdę kończą pomysły, gdzie te dzieci zabrać, co im pokazać, to jakie by to były miejsca, gdzie je zabrać? No tutaj akurat nic oryginalnego, to będą parki, rozrywki. O tyle dobrze, że w Polsce w ostatnich latach jest to coś, co się niesamowicie dynamicznie rozwinęło. I nasze parki od kilku lat są w czołówce Europy, plus powstają ciągle nowe obiekty. Na przykład tutaj pod Warszawą w zeszłym roku się otworzył Park Santago, który jest największym zadoszonym akwaparkiem w Europie. Kilka miesięcy temu otworzyło się tam najgłębsze centrum nurkowania na świecie. Mamy też termy, więc to jest takie miejsce, gdzie swobodnie można jechać na weekend i spędzić czas w każdym z tych trzech miejsc. Energylandia co roku otwiera nowe strefy, teraz będzie otwierała nową wielką strefę wodną. Myślę, że to jest akurat taka wycieczka na weekend, bo ja będąc jeden dzień miałam straszny niedosyt, mimo że byłam od rana do samego zamknięcia i to jest miejsce, o które moje dzieci właśnie męczą mnie najczęściej. Magiczne ogrody na Lubelszczyźnie to z kolei takie dla młodszych dzieci. Jest to park zbudowany na bazie baśni. Nie ma tam takiego wszechobecnego chaosu, kiczu, automatów do gier, które często są w tego typu miejscach i to jest właśnie taki park, który poleciłabym każdemu, kto może tam spędzić cały dzień i nie oszaleć. No i moje dzieci też bardzo lubią zamki, tylko to są właśnie takie zamki, które mają też jakieś dodatkowe atrakcje w stylu właśnie basenów, czy pokazów, czy nocnych zwiedzań. Także uważam, że wszystko jest do zrobienia, tylko jest to kwestia przedstawienia po prostu. A powiedz szczerze, jak zareagowały Twoje dzieci, kiedy pojawiła się książka? Ja nie wiem w ogóle, jak dzieciaki przyswajają, że to jest książka mamy. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy ktoś mi opowiadał ze znajomych, kto pisze książki. I akurat była czytana ta bajka, ponieważ był to pisarz dla dzieci w przedszkolu. I ta dziewczynka, córka wspomnianego pisarza powiedziała, to mój tato. I ktoś tylko skomentował, chciałabyś, bo dzieci w ogóle jakoś nie mogły zrozumieć, że tutaj faktycznie można mieć tatę pisarza. Więc jak zareagowały Twoje dzieciaki, kiedy zobaczyły, że ta praca, której poświęcałaś na pewno sporo czasu, jest w materialnej formie? Młodszy to raczej przejrzał całą książkę. Ile ma lat młodszy? 5 lat w tym roku będzie. Przejrzał książkę i tylko zaczął zaznaczać, gdzie chciałby wrócić. Także to akurat zostaje w pamięci u dzieci, bo to są w sumie podróże z ostatnich kilku lat. Także byłam zdziwiona, że jeszcze jednak te rzeczy gdzieś tam w pamięci zostają.
No, przede wszystkim było przeglądanie zdjęć właśnie i wykazywanie takiej chęci powrotu. Dla nich jakby to, że ja piszę, myślę, że nie ma dużego znaczenia, czy to jest forma materialna, czy piszę na bloga, czy robię relacje na Instagram, bo są do tego przyzwyczajeni, że nie wiem, wyrzucam ich z samochodu, żeby coś nagrać, lub zostaję gdzieś z tyłu, żeby właśnie zrobić to w spokoju. Książkę i tak pisałam na komputerze i wiedzieli, że piszę tą książkę, więc jakby to, w jakiej ona już jest dla nich w formie, to jest tylko takie raczej sentymentalne, bardziej myślę, że jak album taki rodzinny to traktują, niż książkę, którą ktoś może czytać. To porozmawiajmy jeszcze o studiu filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Przyznaję, że jakieś małe dziecko się we mnie w środku obudziło, bo chciałabym zobaczyć, gdzie się jednak narodzili Reksio, Bolek i Lolek. Powiedz jeszcze o kilku takich atrakcjach, które mają coś niby wspólnego z muzeum, a jednocześnie wychodzą z takiej konwencji muzeum, które nam się kojarzy. Rozmawiałyśmy chwilę przed naszym spotkaniem dzisiejszym. Powiedz w ogóle, jak wygląda kwestia promocji. Czy zdarza ci się być w takich miejscach w Polsce, które mają naprawdę ogromny atut do pokazania wyjątkowe zbiory, fantastyczne plenery, no coś, co jest unikatem w skali Polski, ale również Europy, a kompletnie leży promocja. Czy ty wtedy reagujesz, coś podpowiadasz i jakie są reakcje z kolei tej drugiej strony? Ja jestem taką osobą, że staram się bardzo pomagać tym miejscom i to jest bardzo różnie, bo czasami spotykam się z bardzo taką ciepłą reakcją, że ktoś pyta o te wskazówki. Często jest tak, że te miejsca nie dostrzegają mocy social mediów i kierują promocje w zupełnie inne kierunki, a Instagram na przykład rozwinął się bardzo dynamicznie w ostatnich latach i jest to świetne miejsce do urządzania tego typu promocji, a na przykład obiekty nie mają w ogóle tego Instagrama założonego, gdzie ja będąc w takim miejscu i pokazując je moim widzom, jestem w stanie dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy osób lub przy jakichś większych nawet do setek tysięcy. Więc uważam, że takie internetowe współprace to jest bardzo fajna opcja, ale czasem niestety spotykam się z takim murem, że po prostu ktoś nie ma tego Instagrama, bo on nie wie, bo on nie potrzebuje i wydaje mi się, że to są ludzie, którzy nie mają takiej pasji dzielenia się po prostu z tym, co tworzą. Szkoda, bo w sumie w wielu ciekawych miejscach się spotkałam z takim murem i widzę, że nic tam nie jest robione w tym kierunku, mimo że są takie czasy, gdzie teraz bardzo te obiekty powinny stawiać jednak na tą promocję i walczyć o tego klienta, a nie ma to miejsca. To porozmawiajmy o takich nietypowych muzeach. Na przykład ja nie miałam pojęcia, że istnieje w Polsce coś takiego jak Muzeum Brudu i Mydła. Będziemy dzisiaj dbać o czystość językową, ale również o tą czystość w kompletnie innym znaczeniu. Więc gdzie takie miejsce jest i co tam można zobaczyć? To jest akurat muzeum, które znajduje się w Bydgoszczy i można tam poznać całą historię higieny. Jak to wyglądało, czy faktycznie ludzie kiedyś się myli, czym się myli. To jest od razu też połączone z warsztatami mydlarskimi. To też jest taki trend, który ostatnio zauważyłam w muzeach, że często zwiedzając jakieś miejsce, od razu organizowane są warsztaty, jest dużo takich kulinarnych muzeów w Polsce, które też właśnie łączą tego typu rzeczy. Mamy mnóstwo tych nietypowych miejsc. Często jest tak, że jak ja komuś polecam muzeum, to już widzę taką niechęć na twarzy, bo zaraz pomyślą, że powiem o sztuce, którą interesuje się jednak mniejsza część odbiorców, a się okazuje, że mamy naprawdę fajne te muzea i w większości miast są bardzo oryginalne placówki, o których mało kto słyszał. Teraz zauważyłam, że właśnie jest taki trend na te kulinarne muzea. Mamy żywe Muzeum Piernika, w Lublinie na przykład mamy Muzeum Cebularza, tam poznajemy całą historię. Tego też robimy w obydwu tych miejscach i pierniki, i te cebularze, ale poznajemy też całą historię epoki, jak to wyglądało, jakie były ceny przypraw, jak bardzo wartościowe kilka wieków temu były przyprawy przywiezione spoza Europy, co można było za to kupić. Także tych muzeów jest naprawdę, serce mi pękało, że musiałam wybrać tylko kilka, bo właściwie w każdym mieście, w którym byłam, udało mi się wygrzebać jakieś takie dziwne muzeum, które chciałabym przedstawić, ale no niestety zabrakłoby mi miejsca. Powiem ci, że jestem łasuchem i zwróciłam uwagę na przykład, że w Muzeum PRL-u, oprócz tego, że można zobaczyć meblościanki, tapczany, które większość z nas miała w domu i różne takie rzeczy, o których już zapomnieliśmy, a które istniały i myślę, że były bardzo podobne w wielu domach, jest też szansa na to, żeby zjeść deser z epoki, więc co można na przykład zjeść, bo ja od razu sobie pomyślałam o bloku czekoladopodobnym. Podobnym. I mimo, że jak sobie tak myślę, to jakieś super fenomenalne to nie było, ale jednak sentyment, że to z dzieciństwa, to ja bym taki blok wsunęła. Tak, dokładnie taki blok. Dokładnie taki blok był, jak byłam tam na wizycie. Można oczywiście do tego wypić oranżadę albo kiepskiej jakości kawę. Generalnie to jest miejsce, które nadaje się dla całej rodziny, bo każdy w pewnym wieku w sumie już wchodząc tam czuje się jak u siebie, bo na pewno sprzęty, które tam są, każdy z nas miał w domu.
nie było tego dużo, więc to się powiela i każdy wchodzi do rozkładu mieszkania, który nawet jeśli nie miał go u siebie, to widział go u kogoś, kto mieszkał w bloku, bo to wyglądało tak samo, każdy miał te same meble. Bardzo fajny motyw na wyjście rodzinne, bo to jest taka podróż sentymentalna dla osób starszych i bardzo duża taka nauka historii dla młodszych pokoleń, bo są tam też historyczne jakieś odnośniki odnośnie tych bardziej negatywnych wydarzeń, które się wtedy oczywiście działy, także nie jest to tylko takie sentymentalne, ale też taki duży walor edukacyjny. Przypomniałaś mi też, że spędzałam wieczory razem z siostrą i z tatą grając w bierki i teraz już w ogóle zapomniałam, że coś takiego istnieje. To jeszcze dodam, że jest tam sklepik z pamiątkami, w którym można sobie kupić bierki, kostki Rubika, takie stare gry planszowe. Powiedzmy, gdzie to jest, bo nie wszyscy wiedzą. To w Warszawie akurat się znajduje, ale to konkretne, które ja opisywałam, ale widziałam, że też jest taki trend, że powstają tego typu placówki w innych miastach i myślę, że będą powstawały, bo cieszy się to dużą popularnością i w sumie na pewno łatwiej zdobyć tego typu zbiory, niż otworzyć jakieś muzeum z obrazami, tak? Także myślę, że to jest takie miejsce, które właśnie będzie przyciągało ludzi w następnych latach. Tak samo Niewidzialny Dom w Toruniu. Jest to jedna z pierwszych tego typu placówek w Polsce, ale jest też już taka w Warszawie, jest już taka w Gdańsku, jest w Poznaniu, także myślę, że to jest też tego typu miejsce, które będzie przyciągało i których na pewno będzie coraz więcej w Polsce. Powiedziałaś o tym Niewidzialnym Domu w Toruniu. Ja ostatnio czytałam książkę Joanny Opiat-Bojarskiej i też na podstawie wizyty w tym domu powstał pewien fragment tej książki, więc jak się okazuje, to też inspiruje pisarzy. Byłyśmy już we wnętrzach muzealnych, czas się zachwycić naturą. Jest też taki dział, który pokazuje, jak fantastyczną przyrodę mamy w kraju, to przenieśmy się na chwilę na przykład do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Piszesz o tym, że są takie momenty w roku, w kwietniu, kiedy przylatuje ogromna liczba gęsi, około 40 tysięcy nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym, ale tam też sobie żyją łosie. To powiedzmy też o takich lokalizacjach w Polsce dla tych, którzy kochają naturę i chcieliby naprawdę się zanurzyć w śpiewy ptaków, popatrzeć, poobserwować zwierzęta, gdzie byś ich wysłała? Na całą wschodnią Polskę. Ja w momencie, gdy ruszam autem z Gdańska i jadę w kierunku wschodu, to już po prostu w pewnym momencie jest tak piękny krajobraz. Pamiętam, że jak pierwszy raz jechałam na Mazury wiele lat temu, to właśnie zszokowały mnie żurawie chodzące sobie przy drodze i wtedy już wkraczamy w takie zupełnie inne krajobrazy. Myślę, że Podlasie jest świetnym wyborem. Byliśmy w zeszłym roku ze znajomymi właśnie w okresie pandemii w takiej typowej, tradycyjnie chatce na Podlasiu. Akurat nie udało nam się trafić, ale tam przychodzą żubry normalnie pod dom, bo to już jest na skraju lasu. Na Roztoczu jest bardzo duża szansa spotkania dzikich koni, bo są tam takie ośrodki, które sprawują opiekę nad nimi tylko jeśli potrzebują pomocy weterynaryjnej, czy są jakieś bardzo już niekorzystne warunki pogodowe, a tak to żyją sobie dziko w lesie, więc można spotkać normalnie takie stado. One jeszcze 200 lat temu w Polsce, w niektórych regionach to było normalnie dzikie zwierzę. Więc ta przyroda na Roztoczu, jak na przykład szliśmy sobie z dziećmi na plażę nad stawy Echo, to oglądaliśmy sobie jaszczurki. To była dla moich dzieci kompletna nowość i to jest jedno z miejsc, do których chciały wrócić, bo właśnie to było coś, co je tam najbardziej zaciekawiło. Mogły zobaczyć padalca, co u nas z kolei już jest dużo cięższe do zrealizowania. Drodzy Państwo, mogę powiedzieć, że nasze premiery online Empiku to są wieczory też hedonizmu, bo chcemy więcej i więcej, ale nie gromadzimy rzeczy, tylko gromadzimy doświadczenia i wrażenia. Kasia, to wywołałam to hasło więcej. Gdybyś mogła mieć więcej czasu, to na co byś ten czas przeznaczyła? Chętnie dołożyłabym tego czasu do podróży, bo często jest tak, że czuję taką lekką presję w sumie, jak jadę w jakieś miejsce, żeby czegoś nie ominąć. A niestety jest tak, że nie w każdym miejscu mogę oszacować, jaki spędzę czas, bo wiadomo, różnie to po drodze bywa, czy coś mnie bardziej zaciekawi i często jest tak, że wyjeżdżam z niedosytem, bo nie udało mi się poświęcić tyle, ile bym chciała, czy pokazać czegoś w taki sposób, jaki bym chciała, także bardzo chętnie bym rozciągnęła sobie właśnie te godziny dodatkowe w trakcie takich podróży. A więcej czasu poświęcasz na podróżowanie, czy też potem przetwarzanie tych podróży w informacje dla innych, bo myślę, że wiele osób, które czasami zazdroszczą życia freelancerom tak zwanym,
mówi, a jeździsz sobie po świecie, pracujesz tak jak chcesz, ale chyba sobie nie zdają sprawy z tego, że taka praca czasami, no człowiek się łapie na tym, że on jest, ani nie wypoczywa, ani nie może powiedzieć, że w 100% jest pracy, tylko cały czas te granice są gdzieś zatarte, więc jak to jest? Jeśli chodzi o takie relacjonowanie podróży na bieżąco, jak jestem w jakichś miejscach, zamkach, muzeach, to akurat ja mam ten plus, że jestem spontaniczna i nagrywam na bieżąco, nie przygotowuję się merytorycznie wcześniej do miejsca, do którego jadę, ale nie mam czegoś takiego, że nagrywam ponownie, bo na przykład jest zły kąt, nie zwracam uwagi na takie wizualne aspekty, nie przygotowuję tych Instastory wcześniej, żeby one były spójne, tylko po prostu lecę tak jak myślę. Za to bardzo wiele czasu schodzi mi na przykład na odpisywanie na wiadomości, bo zdarza mi się, jestem taką osobą, która trzyma kontakt z widzami, staram się przynajmniej, też nie zawsze mi się to udaje. No i myślę, że ostatnie miesiące to dzień w dzień praktycznie siedzę do drugiej, trzeciej w nocy, odpisując na te wiadomości, rozpisując plany, doradzając. Także tutaj to już jest taka stricte praca. W samej podróży zajmuje mi to trochę czasu, jak na przykład muszę wrzucić zdjęcia czy coś, bo też nie wszystko chcę wrzucać naraz, bo to jest tak, że jak wrzucę tego za dużo, to później ludzie już gdzieś tam, im to ucieka, więc to musi być równomiernie czasowo rozłożone. No ale faktycznie spędzam czas z telefonem w ręku. Pojawiło się to hasło więcej, więc ja zapytam trochę tak prowokacyjnie, czy to nie jest czasem tak, że mniej znaczy więcej? Chodzi mi o takie sytuacje, że wolisz na przykład spędzić dłuższy czas w jednym miejscu, niż łapać, nie wiem, 12 srok za ogon, żeby zobaczyć jeszcze to, to i to. No ja jestem takim podróżnikiem, który na przykład potrafi od 10 lat wracać w jedno miejsce, ponieważ jej bardzo kocha i nie mam takiego poczucia straty i czasami sobie nawet mówię, paradoksalne może zdanie, że nie mam czasu na pośpiech, że chcę się zanurzyć, pobyć z danymi mieszkańcami w danej okolicy, jak jest z tobą. No ja raczej dynamicznie, ale to jest z racji, w sensie lubię sobie posiedzieć na miejscu i spędzić czas i wyjeżdżam bardzo często właśnie z takim poczuciem, że mogłam zostać dłużej, ale no to już właśnie wchodzi ta granica zatarcia między odpoczynkiem a pracą, bo z kolei jak jadę już w jakiś region, do którego mam, nie wiem, na przykład 500 kilometrów i wiem, że się tam nie pojawię w najbliższych miesiącach, to jest mi szkoda opuścić coś ciekawego, bo wiem, że nie będę miała okazji w najbliższych miesiącach tego na przykład pokazać, a jest to warte tego, żebym to pokazała. To jest jeszcze taki dział, który myślę, że warto pokazać naszym widzom dzisiaj, taki dział, w którym się odnajdą wszyscy, którzy lubią aktywny wypoczynek, czyli ci, którzy kochają kajaki, spływy, rowery. To takie najciekawsze lokalizacje dla tych, którzy szukaliby w terenie sportu. Na Śląsku, jeśli chodzi o turystykę rowerową, ja miałam okazję być w Wiśle i poznać ją od takiej bardzo, bardzo aktywnej strony. W zeszłym roku na przykład zjeżdżałam pierwszy raz na rowerze MTB, są tam zjawiskowe ścieżki do tego. A dla osób, które szukają mniej ekstremalnych wrażeń, ale też lubią sport, to właśnie są piękne trasy rowerowe, są też rowery elektryczne, do których ja byłam bardzo, bardzo sceptycznie nastawiona, bo wydawało mi się, że to odbiera całą tą radość właśnie z jazdy, ale okazało się, że nie jeździłam po górach wcześniej na rowerze. I jednak mimo, że ten rower ma wspomagania, to i tak jest to dosyć ekstremalna jazda. I możemy dzięki temu zrobić kilkadziesiąt kilometrów dziennie na tych rowerach, więc jakby czuć ten wysiłek, ale możemy zobaczyć bardzo dużą ilość rzeczy i miejsc, co byłoby niewykonalne dla osoby z przeciętną kondycją, żeby rowerem w ogóle wjechać nawet na te ścieżki. Jeśli chodzi o spływy, no to Dolny Śląsk, Podlasie, Roztocze, tak naprawdę Kaszuby również. Wszystko jest kwestią tego, jakie mamy umiejętności, czego oczekujemy, ale myślę, że tego typu atrakcje to akurat można w każdym województwie gdzieś wyhaczyć. Wszystkie województwa mają parki narodowe, mają piękne parki krajobrazowe, ścieżki spacerowe dla bardziej, mniej wymagających, także tutaj akurat myślę, że dopasowanie takich aktywnych wakacji to jest najmniej skomplikowana sprawa. Czymś, co nas bardzo często mobilizuje do odkrywania na nowo swojego kraju, są goście z zagranicy. Jak często ci się zdarzało, że dowiadywałaś się, że na przykład za dwa dni przyjeżdża ktoś znajomy, no i faktycznie miałaś kilka dni na to, żeby przygotować taką mapę atrakcji, tak żeby ten ktoś, kto przyjeżdża faktycznie na chwilę do Polski, miał okazję się w niej rozsmakować i powiedzieć, chcę wrócić po więcej. W sumie w ostatnich miesiącach bardzo dużo takich nietypowych sytuacji mnie spotyka, że widzowie do mnie piszą z pytaniami, że do nich przyjeżdża grupa znajomych. I zauważyłam, że to bardzo fajnie da się rozpisać odnośnie tego, z jakiego kraju oni przyjeżdżają, żebyśmy mogli spasować i jakieś ciekawostki historyczne lub zaskoczyć ich klimatem. I zorganizowałam w sumie kilkanaście takich zdalnie, takich zwiedzań różnych bardzo miejsc, bo
od Dolnego Śląska przez Warszawę po Trójmiasto i spotkałam się z bardzo ciepłym odzewem i są to osoby, które będą raczej wracać, bo to były czy jakieś podróże służbowe, czy na przykład wymiany studenckie. I udało mi się bardzo zaskoczyć i polecałam też wtedy od razu jakieś regionalne kuchnie i tam faszerowałam tymi ciekawostkami. Nie wiem, czy to w 100% zostało tam oddane, ale miałam bardzo właśnie takie pozytywne odczucia i myślę, że to jest coś, co jest bardzo łatwo rozplanować, bo jednak porównując właśnie uniwersalna oferta jest bardziej skomplikowana, bo jakby właśnie każdy szuka czegoś innego, a jednak jak mam takie konkretne informacje, że na przykład przyjeżdżają studenci z Wielkiej Brytanii, to zdaję sobie sprawę, gdzie oni mogliby się dobrze bawić lub co mogłoby ich zaskoczyć, więc to jest... Powiem teraz tak stereotypowo, że może ten najniżej położony pub się przyda też, o którym rozmawiałyśmy. Ale cenną rzecz powiedziałaś, że faktycznie trzeba dostosować atrakcję do osoby, do jej zainteresowań. Bardzo Ci dziękuję za to, że pojawiły się te twierdze wojskowe. Ja akurat nie jestem ich fanką, ale mam siostrzeńców, którzy kochają tego typu zwiedzanie. To jeżeli mówimy o twierdzach, gdziebyś takich młodych odbiorców typu 7, 9, 10 lat wysłała z rodzicami? Na przykład twierdza Srebrna Góra. To jest twierdza, która jest idealna dla dzieci. Jest, pomijając, że są tam jakieś atrakcje typu park linowy i tak dalej, więc zawsze można motywować dzieci, jakby jednak nie wyszło, że po zwiedzaniu będzie jakaś inna opcja dla nich. To jest to twierdza, w której oprowadzają przewodnicy w strojach z epoki, co już jest ciekawe. Po drodze dzieci mogą obejrzeć proch, dotykać, są wystrzały z broni. Także to jest wszystko takie bardzo żywe, bardzo głośne. Zwiedzanie nie jest długie i męczące, chociaż twierdza jest ogromna, ale nie da się jej zwiedzić cały, więc jest taka standardowa trasa. Są i podziemia, i można wejść do góry, także jest to miejsce, w którym dzieci się nie nudzą. Ja akurat, jak robiłam zdjęcia do książki, to byłam tam po prostu z wycieczką, która zwiedzała i dzieciaki były zachwycone. Myślę, że to jest jedna z fajniejszych takich twierdz u nas pod tym względem. Jest położona bardzo wysoko w górach. Zresztą jest to największa górska twierdza w Europie, także też myślę, że na dorosłych robi duże wrażenie. I nie poddawałabym się z tym, że ktoś nie lubi tych twierdz, bo to się takie wydaje, że jak ktoś się nie zna na militariach, ja na przykład nie jestem żadnym specjalistą, to będzie nudne, ale one kryją w sobie tak skomplikowane historie, bo bardzo dużo się u nas działo w tych twierdzach i mieliśmy takie oblężenia, które są fenomenem na skalę europejskiej historii, że jednak warto dać szansę, jak się jest w okolicy i myślę, że nikt nie powinien być rozczarowany. Nawet jeśli nie lubi militariów i historii, to po prostu skala tych działań, które się tam działy, na pewno zainteresuje każdego. Myślę, że po drugiej stronie są też osoby, które lubią, oglądając filmy, no, lokalizować konkretne miejsca w Polsce, które stały się tłem dla konkretnych wydarzeń filmowych. Chyba można też powiedzieć, że w pewnym sensie sugerujesz też takie najlepsze lokacje dla filmowców. Jeżeli ktoś szuka konkretnej scenerii, to może się zarówno dowiedzieć, gdzie już były grane konkretne produkcje filmowe, ale być może też podsuwasz mu pomysły, gdzie jego film, jego scenariusz mógłby się zmaterializować. Miałam zapytania na przykład od jakichś muzyków odnośnie różnych plenerów. Często też piszą do mnie fotografowie czy właśnie filmowcy, którzy szukają konkretnych miejsc, ale nie są pewni, że takie miejsca się w Polsce znajdują. Uważam, że te filmy, zwłaszcza zagraniczne jednak, bo to najbardziej działa na wyobraźnię, to jest świetny marketing dla tego typu miejsc, na przykład Zamek Ogrodzieniec, który znajduje się na szlaku Orlich Gniazd. Brał udział w wielu polskich produkcjach filmowych i jakoś nie był z tym specjalnie kojarzony. W sensie ci, którzy zwiedzali ten zamek i się dowiedzieli, że tam było coś nagrywane, to sobie to zapamiętali, ale w momencie, jak się okazało, że finałowe sceny Wiedźmina Netflixowego były nagrywane na tym zamku, to cała Polska o tym czytała. I jest to najbardziej w tym momencie rozpoznawalny zamek z całego szlaku, mimo że jest ich tam dużo i każdy z nich ma coś do zaoferowania, to będzie, myślę, jedynka, która będzie się zawsze kojarzyła z tym Wiedźminem. Tak samo Góry Stołowe, które były w Opowieściach z Narni, też produkcji, która miała ogromne możliwości, a jednak zachwyciła reżysera na tyle, że wrócił jeszcze do Polski nagrywać w kolejne części nasze plenery. To jest właśnie taki motyw, który później pozostaje na lata i też przyciąga zagranicznych turystów. Uśmiecham się teraz, Kasia, bo plener nas też atakuje. Widzę, że ta palma jest coraz bliżej Ciebie, prawie współgracie razem podczas tej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo za wskazówkę pod tytułem Zamość. Nigdy wcześniej, planując swoje podróże, nie pomyślałam o Zamościu, ale kiedy napisałaś o tym, że po pierwsze, kiedyś Zamość był nazywany Padwą Północy, ale kiedy zobaczyłam na zdjęciach te przepiękne ormiańskie kamienice, to pomyślałam sobie, chcę tam być, chcę je zobaczyć, chcę porobić zdjęcia i doświadczyć tego miasta. To jest takie bajkowe, włoskie, idealne miasto. Ono przetrwało.
To, co mnie uderzyło w tym mieście, to to, że ono jest takie właśnie zadbane. Zresztą tak sobie pomyślałam, że skoro to miasto jest od tylu lat na liście UNESCO, na którą jest tak ciężko wskoczyć, to musieli się tym zajmować ludzie, którzy się po prostu na tym znają. Ono przetrwało jako jedno z nielicznych w Europie w takiej formie i jest to po prostu miasteczko, które uważam, że każdy powinien zobaczyć. Ono jest tak naszpikowane zabytkami, ale przy tym jest kameralne i są tam atrakcje i dla dzieciaków, i jest zoo, i są jakieś takie militarne atrakcje, na przykład, że można sobie strzelać z prawdziwej armaty, przejść jakieś szkolenie wojskowe. Sama starówka jest po prostu zjawiskowa, ratusz, który jest bardzo nietypowy, te kamieniczki. Wielokulturowe miasto z bardzo długą historią. No i okolice są też bardzo ciekawe, bo wystarczy się oddalić tam dosłownie 20-30 minut autem i jesteśmy na totalnie dzikiej przyrodzie w okolicy. Także bardzo polecam ten kierunek na urlop i na krótki taki weekendowy wypad i na dłuższy z rodziną właśnie, żeby też połączyć to z jakimiś aktywnościami. Zresztą Zamość jest takim miastem, mam takich kilka miejsc, o które dostaję regularnie zapytania, do których najczęściej kieruję moich widzów i Zamość to jest jedno z takich miejsc i jeszcze nigdy nie dostałam wiadomości pod tytułem, że ktoś jest rozczarowany. Katarzyna Węgrzyn dzisiaj razem z nami. Widzowie stali premier online Empiku doskonale wiedzą, że mają też tutaj swoją przestrzeń, mogą zadawać pytania, więc czas najwyższy oddać im głos. Kasiu, to ja spoglądam teraz do telefonu. Tych pytań jest sporo, więc już zaczynam od razu. Pytanie od pani Ani. Pani Kasiu, podróż miejsce w Polsce, które kojarzy się pani najsmaczniej? Tutaj akurat wygrywała mnie śląska kuchnia, którą bardzo lubię, ale jest też z kolei na tyle ciężka, że pierwszy raz chyba tak miałam, że będąc na jakimś wyjeździe i jedząc to regionalne jedzenie od rana do wieczora, to już pierwszy raz marzyłam chyba o czymś lżejszym, o jakichś sałatkach. Ale przywiozłam książki kulinarne i jest to jedna z moich właśnie takich ulubionych kuchni, do których czasem sobie wracam. No ja ci tak łatwo nie odpuszczę, wiesz, śląska kuchnia, co to konkretnie oznacza, bo każdy pewnie coś innego ma teraz w głowie. Ja byłam na całym takim kursie kulinarnym, akurat to jest też ciekawy motyw, jeśli chodzi o turystykę, bo widziałam, że coraz popularniejszy. Co ja tam robiłam? Boże, wszystko. Żebroczkę na przykład robiłam. Co to są żebroczki? Ja nawet nie wiem, co to jest. A ty potrafisz zrobić. To, tak, potrafię, bo właśnie nauczyłam się na kursie. Generalnie no wszystko tam jest oparte na tłuszczu. Z racji tego, to są też takie historyczne ciekawostki, że osoby mieszkające w górach potrzebowały dużej kaloryczności. No to ich dieta wyglądała w taki sposób, że jadły cięższe potrawy. Tutaj akurat to jest taki rodzaj takiej mięsnej zapiekanki z ziemniakami, takie danie, które na pewno każdego nasyci. Kluski, takie tradycyjne, oczywiście kapusta do tego. W sumie nie ma rzeczy, które mi tam nie smakowały, też haczę zawsze o tradycyjne alkohole, które tam można akurat tam, jeśli chodzi o ten region, to taką nalewkę prezydencką. Pojawiła się moc teraz też w gardle. Tak, tam oczywiście po takiej diecie to zwyczajowo natrawienie też. Ale też właśnie do tych dań zawsze takie unikatowe herbaty, które gospodynie same zbierają z jakichś lokalnych ziół. Mieliśmy okazję w każdej restauracji praktycznie próbować, właśnie żeby dać radę strawić to całe danie. Pan Paweł dopytuje, gdzie jeszcze w Polsce nie była podczas weekendu autorka książki? Znaczy, no jeśli chodzi o województwa, no to mam odhaczone wszystkie, ale dosyć słabo mam zachodnie części rozpracowane, ale wybieram się w najbliższych tygodniach właśnie na rozpoznanie tego typu miejsc, także mam nadzieję, że uda mi się tam wygrzebać ciekawostki. Jest dużo takich miejsc, w których byłam, ale nie zobaczyłam wszystkiego, więc też jakby nie ma miejsca, do którego obecnie mogłabym powiedzieć, że nie wrócę, bo mam tam wszystko zobaczone. A jak jest, kiedy masz jakiś plan, kiedy wyjeżdżasz, czy zdarza ci się, że jakby poddajesz się temu, co ci przynosi życie, czyli chciałaś zobaczyć coś i coś, a nagle spotykasz człowieka, który przychodzi do ciebie z jakąś konkretną historią i jesteś w stanie wszystko przeorganizować, postawić na głowie, czy będziesz się trzymała kurczowo prawo? Bardzo często jest tak, że jestem w trasie i na przykład dostanę jakąś wiadomość i zmieniam trasę, żeby zahaczyć o to miejsce i je zobaczyć. Chociaż nie kosztem tej reszty, po prostu jakoś rozciągam sobie tą dobę, żeby tak to zorganizować, żeby się udało. Chociaż miałam kilka takich wyjazdów, że zostałam dzień, dwa dłużej właśnie, żeby
żeby zobaczyć to, co mi umknęło, bo gdzieś indziej się tam zatraciłam w międzyczasie. Bardzo ciekawe pytanie od pani Ani. Pani Kasiu, podróż, miejsce, konflikty w podróży to od pani Brunhildy. Konflikty w podróży, czy były? A jeżeli tak, to jak te konflikty rozwiązujesz? No wiadomo, że kiedy się jeździ z całą rodziną, to każdy chce coś innego najczęściej. Tak, chociaż ja jestem jedynym kierowcą w domu, więc... Kto prowadzi, ten rządzi. Ja decyduję, ja ustalam cały plan, także tutaj nie ma za bardzo konfliktów, bo jakby ja narzucam po prostu odgórnie wersję, ewentualnie są negocjacje co do czasu spędzonego w jakichś miejscach. Wiadomo, że no, zwiedzanie jakichś na przykład miast dla dzieci czy tego typu zabytków jest uciążliwe, więc moim kompromisem jest to, że dodaję wtedy jakieś atrakcje, do których normalnie bym się nie skierowała, po to, żeby nie było tego uczucia, że wszystko jest tylko pod te zabytki robione. Ale myślę, że to jest kwestia kompromisów i czasu, który się poświęca na te podróże, bo o ile te pierwsze podróże samochodem na przykład były takie męczące i wielogodzinne, to teraz już po prostu weszła rutyna, przyzwyczajenie i nikogo to nie dziwi, więc już nie ma o to pretensji. A w samochodzie sama trasa, jak rozwiązujesz sytuację, kiedy pada pytanie, ile jeszcze? A to już w tych czasach widać to na GPS-ie, także to już jest tylko komentowane, ale przynajmniej pytań nie ma. Pytanie bardzo konkretne od pani Beaty. Czy była pani w Jędrzejowie? Nie. A ma pani ochotę jeszcze się wybrać? No na pewno, jak będzie okazja, to się wybiorę. Staram się, jak jadę w jakiś region, to nawet jeśli mój cel jest gdzieś daleko, to staram się zatrzymywać w większości jakichś miast, miasteczek, które są po drodze. Tak, żeby właśnie o każdym móc potem coś powiedzieć, napisać, tam wyhaczyć jakieś ciekawostki. Pani Beato, to poprosimy przy okazji, bo domyślam się, że pani Beata pewnie jest z Jędrzejowa, albo Jędrzejów jest w jakiś sposób bliski jej sercu, to poprosimy od razu po podpowiedź, jeżeli już Kasia się tam wybierze, co warto zobaczyć. Kolejne pytanie od pani Agnieszki. Kasia, co polecasz do zobaczenia w Gdańsku? I jest też bardzo skonkretyzowane to pytanie. Chodzi o takie miejsca bliżej natury, czyli pewnie Gdańsk i okolice. No, jeśli chodzi o bliżej natury, no to na pewno przede wszystkim plaże. Tutaj plus Wyspa Sobieszewska, która znajduje się dosłownie kilkanaście minut drogi autem od centrum Gdańska, a często jest pomijana przez turystów. Tam się znajdują dwa rezerwaty. Żeby dotrzeć na plażę, trzeba przejść solidny spacer w większości miejsc przez las. Tam akurat niestety z pieskiem nie za bardzo, bo z kolei jest dużo zwierząt. Są to miejsca, które są taką totalnym przeciwieństwem tego, co dzieli nas dosłownie za kilkanaście minut drogi. Ja bardzo lubię sama tam jeździć i to jest jedno z miejsc, które częściej odwiedzam. Tam Wisła wpada do morza, więc też mamy takie spektakularne widoki, których nie mamy nigdzie indziej. Jeśli chodzi o Gdynię, no to wiadomo, Klif Orłowski, jeden z najładniejszych w Polsce, chociaż tam nie ma kameralnej atmosfery, są tłumy praktycznie przez cały rok. Gdańsk jest wbrew pozorom bardzo zielonym miastem, na przykład jeśli chodzi o dzielnicę Stara Oliwa. Bardzo polecam na spacery, jest tam jeden z najpiękniejszych parków w Gdańsku, a kilka minut drogi pieszo znajduje się wieża widokowa Pachołek, z której możemy zobaczyć morze i praktycznie cały Gdańsk, piękną panoramę, zwłaszcza nocą. A że dzielnica jest stara i pełna kamienic, to te widoki wtedy robią wrażenie. To jeszcze jedno pytanie, tym razem od pana Rafała. Czy historia to jest jeden z czynników, który jest znaczący dla ciebie podczas podróży? No i czy pojawi się na przykład książka Szlakiem polskich bohaterów? To państwo podpowiadają konkretne tropy. No historia jest w sumie kluczem w mojej podróży, bo uważam, że bez znajomości historii właśnie nie jesteśmy w stanie tak w pełni spojrzeć na większość tych miejsc i to zrozumienie się pojawia i docenienie może tych miejsc pojawia się wraz ze znajomością tej historii, z tym, że nie trzeba być jej pasjonatem, czy się jej jakoś super dużo uczyć, tylko po prostu już z czasem podróżując pewnym szlakiem, czy znając pewne jakieś główne wątki tej historii, to już automatycznie wiemy, czego się spodziewać w pewnych miejscach. A jeśli chodzi o drugą część pytania, no to no myślę, że to była książka, która wymagałaby dużo większej pracy niż ta, chociaż kto wie, może kiedyś. Ja też ci dziękuję za nowe słowo, które poznałam. Może to wstyd, ale do tej pory nie znałam takiego słowa jak mofeta, która jest w Jastrzębiku. Mówię państwu, bo może nie tylko ja jestem taka, która po prostu nie wie, a kiedyś w pytaniach dotyczących na przykład w programie Milionerzy może się pojawić pytanie, tak, czym jest mofeta albo gdzie znajduje się w Polsce mofeta, więc wyjaśnijmy na koniec. Nowe słowo każdego dnia się czegoś warto nauczyć. Jeśli chodzi o mofety, to jest właśnie taka ciekawostka z mojego Instastory. Zadałam pytanie, czy ktoś wie, co to jest, tam też chyba ponad 90% osób nie znało odpowiedzi. Czy nie jestem osamotniona, pocieszyłaś mnie. Tak. Tam się wydobywa dwutlenek węgla.
który ma bardzo wysokie stężenie i jeśli chodzi o takie organizmy, które przebywają wokół, to nie mają szans przeżycia. Głównie chodzi to o owady, chociaż były takie przypadki, że właśnie w Małopolsce padały nawet owce, ale to były jakieś tam pojedyncze, także nie ma się co stresować. Te mopety są ogrodzone, one są na szlaku spacerowym, na przykład można to jest rzut beretem, żeby sobie wyskoczyć w Beskidzie Sądeckim, jeśli jesteśmy gdzieś tam w tych okolicach. Jest ich kilka, są ogrodzone, są tam tablice informacyjne. Są to stosunkowo słabo wypromowane miejsca, bo właśnie większość osób nie ma pojęcia, że takie zjawiska w Polsce mają miejsce. To ja bym chciała, żebyśmy zakończyły naszą rozmowę jeszcze spacerem po Kazimierzu Dolnym. To jest miasteczko, do którego wiele osób ma słabość, ale czy możemy im polecić coś, czego jeszcze nie znają, bo jest to dość turystyczne miejsce, do którego wiele osób przyjeżdża, które zna. Czy masz tam jakieś takie swoje zakątki? Ja bardzo lubię Kazimierz, bardzo mi się podobał. Miałam tam okazję być w zeszłym roku i zwiedzać, chociaż uważam, że nie jest to na tyle unikatowe miejsce. Wszyscy tam ciągną, a jest dużo innych też ładnych, klimatycznych miast, którym warto byłoby dać szansę. To top 3 najlepszych, najciekawszych miejsc w Polsce, skoro Kazimierz tutaj został tak troszeczkę zdegradowany. Jeśli chodzi o te miasteczka, tak. No to właśnie na pewno Zamość, Chełmno w Kujawsko-Pomorskim. No ten Kazimierz też myślę, że jest fajny, Supraśl. No to jest kwestia tego, czego szukamy, więc ciężko mi tutaj jakby tam polecić. Tam muzeum ikon, prawda, w Supraślu? Tak, ikon, które pochodzą z przemytu głównie, to też jest taka ciekawostka, bo większość osób myśli, że one są kolekcjonowane, a one są głównie konfiskowane na granicy i chyba 80% zbiorów to są właśnie nieudane przemyty tych ikon. Także są bardzo różnorodne. Kasia, to pytanie na finał. Gdzie w Polsce na weekend? Tutaj mamy 100 rozdziałów w środku, drodzy Państwo. Czy nastąpi część druga, trzecia? Bo ty miejsca będziesz pewnie odkrywać. No, na pewno będę odkrywać. Nie wiem, czy nastąpi. Na razie ta książka w sumie dosyć dużo pracy mnie kosztowała, jeśli chodzi o czas, bo wbrew pozorom, żeby to wszystko zorganizować, mimo że miałam w sumie materiał gotowy po części, no bo ja notuję te rzeczy, bo pamiętam i te miejsca miałam wybrane, to jednak sporo czasu na to poświęciłam. Myślę, że zanim czytelnicy odwiedzą te 100 miejsc, to może już zdążę wtedy pomyśleć nad kontynuacją. Albo jakąś kontynuacją bardziej tematyczną właśnie, czy też może nad jakimiś województwami, bo dostaję od wczoraj mnóstwo sugestii właśnie od widzów odnośnie tego, czego mogłyby tyczyć dalsze części. Także jestem otwarta, zobaczymy. Czyli mogę powiedzieć, teraz czas na odpoczynek, regenerację, ciąg dalszy nastąpi. Tak. Ciąg dalszy nastąpi również premier online. Pięknie Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór i do zobaczenia. Dla tych, którzy chcą więcej, za udział w spotkaniu dziękuję mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu Empik Premiera Online.